Na 18 dzień lutego w Suwalskim Urzędzie Pracy zarejestrowanych było nieco ponad 2,5 tysiąca bezrobotnych. Sięgając do danych z końca grudnia 2019 roku, czyli okresu, gdy gospodarka nie była jeszcze dotknięta skutkami epidemii i ograniczeniami, przyrost jest. W liczbach bezwzględnych wynosi dokładnie 540 osób. Spośród aktualnie bezrobotnych niewielka ich część posiada prawo do zasiłku. To zaledwie 422 osoby. Ale nie można również powiedzieć, że dla chętnych pracy nie ma. Według portalu oferty praca.gov.pl na 19 lutego w powiecie suwalskim było niemal 100 miejsc do obsadzenia. Zainteresowanie ofertami jest bardzo umiarkowane, poinformował nas dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. Według opinii Kamila Czerniawskiego osoby bezrobotne obawiają się epidemii i, jak to on określił, nie przejawiają zainteresowania podjęciem pracy. Niektóre dane jednak pozwalają wyciągnąć pewne wnioski dotyczące wpływu epidemii na lokalny rynek pracy. Czy drugi lockdown wpłynął na decyzje w sprawach kadrowych podejmowane przez przedsiębiorców działających w najbardziej dotkniętych branżach, takich jak hotelarstwo, gastronomia czy fitness? W Suwałkach do Urzędu Pracy nie zgłoszono żadnych grupowych zwolnień w firmach parających się tego rodzaju działalnościami. Jedyne zakłady, które zgłosiły zwolnienia grupowe w czwartym kwartale 2020 roku, to Mispol Food i Mispol SA, informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Przez cały 2020 rok, naznaczony już pandemią, pracę podjęło według danych urzędu 2100 osób. Według informacji podanej w styczniu suwalskim radnym, Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach odnotował wzrost zainteresowania mieszkańców podejmowaniem działalności gospodarczej. O ile w 2019 roku przy podobnym budżecie dotację na uruchomienie własnego biznesu dostało 50 osób, o tyle w 2020 roku było takich osób aż 70. Pandemia nie odstrasza od pracy cudzoziemców. Przybywają nie tylko z sąsiedniej Ukrainy. Coraz poważniejszą grupę stanowią obywatele Mołdawii.